Mieszkańcy Zabełcza protestują przeciwko budowie na osiedlu masztu telefonii komórkowej. Boją się przede wszystkim o siebie i swoich najbliższych, bo jak twierdzą według niektórych dostępnych opinii, wzrost promieniowania elektryczno-magnetycznego może mieć negatywny wpływ na zdrowie, a nawet życie. Tym bardziej, że planowany maszt będzie drugą w tym miejscu tego typu konstrukcją. Ma tu powstać jeszcze jedna wielka wieża wysokości około 56 metrów z nadajnikami i antenami badawczo-odbiorczymi. Żeby tą wieżę wybudowali w innym miejscu, a nas zostawili z tą jedną, bo naprawdę nam to wystarczy. Mieszkańcy Zabełcza o budowie stacji bazowej sieci komórkowej dowiedzieli się w lutym bieżącego roku za pośrednictwem urzędowego pisma. Otrzymało je z Wydziału Architektury Urzędu Miasta Nowego Sącza 9 osób, których działki będą bezpośrednio graniczyć z konstrukcją. Taka inwestycja, jak twierdzą mieszkańcy, dotyczy jednak nie tylko tych 9 osób, ale całego osiedla. Dlatego postanowili działać. Zebraliśmy takie szybkie spotkanie, to było jeszcze w czasie kwarantanny, paru osób. Omówiliśmy strategię i zaczęliśmy chodzić po całej okolicy, zbierać podpisy protestujące przeciwko budowie tej wieży. Zebraliśmy prawie 300 podpisów. W tym samym czasie osoby, które otrzymały to pismo, zaprotestowały oficjalnie. 13 maja do mieszkańców trafiła odpowiedź Urzędu Miasta Nowego Sącza. Budowa masztu została zatwierdzona. W końcu dostali pismo teraz w maju, że jest decyzja na wybudowanie tej wieży już jest podjęta i że mają prawo zgłoszenia sprzeciwu do wojewody małopolskiego. Tutaj właściciele się zebrali bardzo szybko i sprawnie, znaleźli sobie prawnika i odpisali do Urzędu Architektury, że znoszą sprzeciw i odwołują się do Urzędu Wojewody Małopolskiego. Mieszkańcy Zabełcza skarżą się także, że w piśmie otrzymanym z Urzędu Miasta Nowego Sącza nie ma odpowiedzi na kluczowe pytania, czyli jaki wpływ ma pole elektryczno-magnetyczne na ich zdrowie, czy i jak będzie kontrolowana obowiązująca norma promieniowania oraz ile anten będzie zamieszczonych na maszcie. My tutaj zostajemy postawieni pod ścianą bez możliwości odwoływania się praktycznie, żadnego zabierania głosu. Tak trochę nie jest to w porządku wobec mieszkańców. No. Były już sprawy dotyczące właśnie postawienia takich wież przez firmę Play i z tego co wiemy odbyło się to na najwyższą instancję i jest zarządzenie, że firma ma obowiązek podawać jaka będzie moc maksymalna wszystkich połączonych anten, a nie jednej. W naszym piśmie nie ma ile tych anten będzie, o jakiej mocy. Czy będą dokładać w trakcie, czy nie będą. Wręcz przeciwnie, jak czytaliśmy umowę, to wygląda na to, że oni mogą sobie dokładać zupełnie swobodnie ilość tych anten po wybudowaniu tej wieży. Kolejnym aspektem związanym z budową masztu, obok aspektu związanego z jego wpływem na zdrowie, jest kwestia obniżenia wartości działek w tym rejonie miasta i psucie pięknego krajobrazu. Dlatego mieszkańcy nie zamierzają składać broni. Napisaliśmy petycję mieszkańców Zabełcza i okolic do prezydenta i Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie wybudowania tej wieży. No zebraliśmy, tak w tym momencie jest chyba około 270 podpisów, jeszcze dalej zbieramy. Chcemy to złożyć w tym tygodniu. No i mamy nadzieję, że nam się to uda. Mam nadzieję, że to w jakiś sposób po prostu tutaj nie powstanie ta wieża, bo już mamy jedną.